Craigson Boeing, siemano, siemano, z tej strony Robson. Pobiegamy trochę z zombiakami. Może przeżyjemy, może nie. Jeden gracz. Godziny otwarcia. Centrum handlowe. Nadciąga zima. No to jeszcze raz. Wywaliło mnie, coś się... Nie wiem, myślą, coś się stało. Wyrzuciło mnie do pulpitu. Nadciąga zima, byłoby to ciekawe. Jest środek lipca, jednak w powietrzu czuć nagłe ochłodzenie. W ciągu zaledwie 3 dni nastanie zima, jakiej do tej pory jeszcze nie było. Budzisz się w odizolowanym miejscu. Przez skromne zapasy, zaś hordy niemal spowolnione przez okrutne zimno, nie są ani odrobiny mniej zabójcze. Ubierz się ciepło. To by mogło być ciekawe, zima. Bastion w lesie. Napiszcie, co byście tam chcieli. Może zły dzień. Przewracasz się i wychodzisz spod prysznica. Od wypitego alkoholu ledwo trzymasz się na nogach. I na dodatek dopadło cię przeniebienie. Jakby tego było mało, dom stoi w płomieniach. To zdecydowanie nie twój dzień. Wyzwanie zainspirowane. Bad day. Really bad day. Bardzo zły dzień. Dobra, dawaj to. Napiszcie, co byście chcieli, bo mamy tu jeszcze... Masz jeden dzień na przygotowanie się. Względnie bezpiecznym, później atakują. Godzina otwarcia w supermarkecie. Może być w miarę ciekawe, zależy co tam mają w tym supermarkecie. Nadciąga zima. To może tu trzeba trochę pewnie pokminić, bo będzie trzeba się gdzieś skitrać i kombinować z żarciem. Ostatni bastion, dom w lesie 1 i 2. I kończące się fale zombiaków. Zły dzień, nadchodzi nawałnica. Nieprzenikniona mgła. Na razie weźmiemy sobie zły dzień. Chyba że weźmiemy normalny tydzień później, 6 miesięcy później dla doświadczonych graczy. To wyzwanie sobie wybierzemy na następny raz. Dajcie mi znać, co byście chcieli. Czy zły dzień? Wydaje mi się, że zły dzień weźmiemy. Na razie pokażemy sobie. Weźmiemy zwykły scenariusz. Nie ma co przeganiać. Dawaj na normalny. Kentucky, nie. Roswell, West Point, Research. To ja nie wiem, kto to wymyślił. Multidrigicht. Boże święty. Dobra, to o, gramy tu nad morzem, dawaj. Zrobimy sobie Roya, zrobimy sobie Robsona. Robson Price nie będzie. Jaki rzuty. Wolę Murzyna. Owłosienie torsu, jasne, że tak, nie będzie włochaty. Kilkudniowy zarost, no nie będzie. Sweter, spodnie, buty, obuwie, tak, spodnie. Rodzaj fryzury. Kudłate niech ma. Jeszcze blond, no dobra, blond murzy. Zarost. Broda. Broda ty murzyn, jasne. I jedziemy dalej, nie wiem, czy takie wole są, broda ci murzyni. Strażnik leśny szybciej przedziera się przez las i zarośla las. Stawianie pułapek, stolarstwo i zbieractwo. Policjant, celowanie, przyładowanie, zwinność. Strażak, bieganie, kondycja i siła. To by nam się przydało. Przynajmniej na dzień dobry. Tak. Jeszcze może szczęścia. To dużo punktów kosztuje. Tu mamy opcje oczywiście dostępnych cech, trapper, stawianie pułapek, zbieractwo, wyprostowanie, kondycja, wysportowanie, kurwa, wyprostowanie, Boże święty. Ale bredze głupoty, zdezorganizowanie, pomieści mniej rzeczy w plecakach. Właśnie, te rzeczy w plecakach często trzeba
wybierać, co się weźmie. Szybko regeneracja, to też by było dobre, ale 6 kosztuje. To w zamian co byśmy mogli dać? No, agrofobia. Co to jest agrofobia? Panikuje na otwartej przestrzeni, to nie. Musi bardziej regularnie się odżywiać. To mogłem jeszcze wziąć, dodaj te cechy, bo z żarciem na początku sobie poradzimy. Pali papierosy? No nie. Podatność na choroby też nie. Rzuca się w oczy. Śpioch. Może śpiocha sobie weźmiemy. Otyłość, anemia, analfabeta, znaczna niedowaga, głuchy. No głuchy to nie wiem, to. Że wolno czyta. To nam da w zasadzie 6. Dobra, dajemy tą 6 i bierzemy sobie wysportowanie do kondycji. Za 6. Albo mocny, siła, zwiększa odrzucenie przeciwnika od ataku z broni białej, zwiększa udźwig. To by się nam mogło przydać też. Albo gruba skóra, mniejsza szansa na przebicie skóry przez zatrapanie. Gdzieś tu jeszcze było te szybka. O, sanitariusz, pierwsza pomoc. I to, że szybko się leczył. Myśliwy, kondycja, uzależnienie od adrenaliny, lubi gotować, były scout, pierwsza pomoc zbieractwo, to też jest dobra dosyć, sanitariusz, okaz zdrowia, mniejsza podatność na choroby, wolniejsza przemiana w zombie, ogrodnik, odwaga. To też by nam, kurczę, no teraz nie wiem. Weźmiemy tak, jak mamy 6 punktów, byśmy dali. Sztukę przetrwania mu wrzućmy. Może sanitariusz. Myślę, że sanitariusz albo okaz zdrowa. No. Dajmy mu sanitariusz. Się będzie musiał sam leczyć często, więc rzucamy to. Dawaj, Robson, lecimy. Nadszedł koniec. Nie było nadziei na ratunek. Oto historia twojej śmierci. No to jedziemy. Kawałek placka, sałata, butelka z wodą zabieraj. Co my tu jeszcze mamy? Pomidor, dawaj, zjedz go od razu. Całość. Marchewkę zabieraj. Łososia zabieraj. Dobra, w porządku. Tutaj co mamy? Puszka fasoli.
Bierzemy otwieracz. Młotek trzeba się wyposażyć. Łyżka, bla bla bla. Wałek do ciasta, puszka zupy. Tu co mamy? Dawaj, dawaj, dawaj. Cukier, no jeszcze jeden młotek. Nóż kuchenny zawijamy. Jeszcze jeden młotek zawijamy. A radia na razie nie bierzemy. Ciastko też nie, nie mamy nawet miejsca tego wszystko brać. Makaron, garnek, opakowanie, nasiona bierzemy od razu. Ile tam tych młotków trzymają w kuchni? Bez jaj. Trzy młotki ma gość w kuchni. To nie jest wasza tutaj kuchni. Tutaj no pokazuję, tutaj mamy baterię, bierzemy. Woda kolońska wybiera o, apteczka, bierzemy, jasne, że tak. Rzadko się trafia apteczka, szczerze powiedziawszy. Plecak, o! Załóż na plecy, pięknie. Prześcieradło też pakujemy do plecaka. Teraz tak, to co nie potrzebujemy. Butelkę z wodą, coś do picia sobie zostawimy. I apteczkę ewentualnie, ale dwa młotki chowamy do plecaka. Nóż kuchenny chowamy do plecaka. Otwieracz do konserw do plecaka. Puszka fasoli do plecaka. Nasiona do plecaka. Łosoś do plecaka. Kawałek placka do plecaka. Dobra, resztę sobie na razie zostawimy. Chłodnie majtki otwarzać CV. Chusteczki. Tu mi odgłos kichania i kaszlu, gdy masz przy sobie. Tabletki uspokajające. Pasta do zębów, lakier do włosów, grzebień, tego nie potrzebuję. Jest coś jeszcze? Lustro, pęseta. O, może być wykorzystane do usunięcia tkwiących w ranach odłamków szkła i pocisków. To chyba robili w jakimś update'cie, bo nie pamiętam, żeby tak pisało kiedykolwiek. Książka. Obecnie nie potrzebujemy książek. No i długopisów. Dobra, idziemy stąd. Weźmiemy czasopismo Dobra Kuchnia. Niech się uczy gotowania. I jedną książkę, bo czasami trzeba im nudę zabić. Idziemy. Dobra, co my tu mamy? Jeden, drugi, trzeci. Zobaczymy tam w garażu zaraz. Dawaj gnoja. Nie trafiłem. To jest baba? Rozwalił jej łeb. Dobra, leci jakiś murzyn.
Wygląda jak z tej komedii. O, ty. Pyk. Cie. Mendo. No, może będę go tłuk do jutra. On ma okulary? Oczy ma czarne, chociaż włosy ma blond. Dobra, bo się ich zaczyna robić więcej. Kiepski jest w tym młotkowaniu. Ta jest szybsza. No tu chyba jest coś takiego, że niby właśnie nie każde są tak samo, niektórzy są tak jakby świeży, to są aktywniejsi, szybsi. No to też trzeba brać poprawkę. Czy uda mi się go zaskoczyć? Cholera, niepotrzebnie tuszyłem. Nie chcę mi się tak tłuc 2 godziny teraz. Mają coś ciekawego. Karta kredytowa, lalka. Pistolet ma. Dobra. Nie trafiłem go. Ale mu serce wali. No, bryzga krew na ściany. Ładnie. O, zegarek. Jasne, załóż. Weź. Tu mamy, patrzcie, godzina 12:30, elegancko. Mamy plecaczek, jakąś broń. Chociaż nie mamy naboi. Trochę ich żeśmy tutaj położyli. Chciałem ten warsztat sprawdzić, co tu mają. Klej pręt pawalniczy, rura metarowa. Ale nie jest jako broń. Opona, młotek, kanister. Dobrze wiedzieć. Ale nie mam mapy, żeby to miał zaznaczyć. Nie będę tego nosił. Idziemy, idziemy. Co tutaj mają? Kur. Wypieprzamy stąd. Nie pomyślałem, że mają tu alarm. Wszystkie teraz tam ciągną. Następny tutaj jakiś. A nie, po drugiej stronie płotu. A tak, oni jeszcze reagują na światło, na dźwięk.
Także włączysz czasami gdzieś telewizor czy coś i potrafią się zlecić, bo są okna niepozasłaniane. Chciałem deskę wziąć, później sobie ją nabijemy gwoździami. Wpakuj dechę do plecaka. Jest dopiero 13:30. Balon tam w drzwi. Młotek mi się rozwalił. Wywal. Bierz następny. Pasażerku główny. Idziemy. Coś tam bucz. Kop rękoma. Nóż myśliwski, elegancko. Młotka już nie chce. Węgiel drzewny, rura. Już nic nie ma. Dobra, idziemy. Gdzie my jesteśmy teraz? Tutaj później można znaleźć mapę i mniej więcej się orientować, gdzie jesteśmy. A tak to łazimy na ślepo. Lecimy, lecimy. Dawaj go, Robson. Może tym nożem spróbujemy kogoś zaciachać. Nawierć deskę, no ale nie chcę wyposażyć tylko głowy. Zobaczymy, jak chcę. Nożem radzę. No, szybko poszło. Dawaj, 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 dawaj go. Ej, go jak. Jak Daryl z The Walking Dead. Zobaczmy tam przez okno, czy ktoś jest. Chatka jest na uboczu. Możemy się w niej przekimać chyba. Elegancko. Możemy się w niej przekimać, o ile nie ma alarmu. Nigdzie nic nie widzę. Domknij drzwi. Tu należy zgasić światło jednak. A, to telewizor. Opcje urządzenia. Włącz urządzenie jest połączone. Wyłącz.
Otwórz okno. Nie chcemy otwierać okna, chcemy je pozasłaniać. Sprawdzić, czy nikogo tutaj nie ma. Nie ma. O, słodka papryka, wcinaj je całą. Możemy gotować. Pełnić butelkę z wodą, ok. Zasuń zasłony. Włącz. Wstawienie. Piekarnik. Na 200 stopni. 2 minuty. Dobra, ja teraz przygotujemy może to żarcie. Śmiałem. Ach, weźmiemy stąd. Stek. No tak. I całe. Jeśli miał moc surowe jedzenie, wywal to surowe jedzenie. Weź chleb. Dobra, idziemy. Coś tu jeszcze mamy. Chipsy, miód. Miód się nam przyda, bo ma dużo pożywnych rzeczy. O, zapalniczka oczywiście. Opakowanie nasion, truskawki. No i weźmy truskawki. Zasuń zasłony. Kurtka ochrona przeciwna. Ale na razie tego nie potrzebujemy. Melodyjka się zmieniła na poważną. Zasłońmy na razie jedno okno, zawieź prześcieradło. Zasuń zasłony. Mało mają w tym domu. Jedne zasłony i tyle. Zobaczmy, co mają jeszcze w szopie. Ej, a gdzie mój nóż? Nóż myśliwski, dawaj go. Posaż jako główny, dawaj tą babę. Tadeusz. No, elegancko. Torba sportowa. No i pad wyposaż jako dodatkowy. I mamy jeszcze do torby, możemy pakować. Oczywiście, póki się nie przeciążymy. Jedziemy, jedziemy, panie. Nikogo nie ma? Nie ma. Co my tu mamy? Palnik, młotek. Kurde, ja nie wiem co z tymi młotkami. Wszędzie młotki. Jest 16:50. Dobra, na razie idziemy dalej. Pojedliśmy trochę. Pej go. Dziąsło. Świetla nie potrzebujemy. Pej go. Elegancko nam się gościu radzi. Karta kredytowa, na samą karta kredytowa. Tutaj też nie ma, spodnie zakrwawione. O, auta są, może jakieś kluczyki będą. Załatwmy tego gościa od razu. Elegancko mu to wychodzi tym nożem myśliwskim. Oby nam się zaraz nie zepsuł nożyk.
Wrażenie duże nie daje w zasadzie. Młotek daje większe niby. Tam jest jeszcze dwóch. Dawaj gościa. Pyk. Elegancko. I jeszcze bierzemy nóżku. Dawaj, dawaj. Pyk cię w trąbę. Mapa jest. Sprawdź mapę, od razu sprawdzamy. Jeszcze jest oznaczona. Tylko ja nie wiem, gdzie ja jestem. Właśnie, mi się wydaje. Możemy być gdzieś tu. Później mapę przestudiujemy. Bardzo dobrze, że mamy mapę. Zamknięte. Kluczyki ktoś ma. Nikt nie ma kluczyków. Otwarte. Torebka i kanistra, ale nie potrzebujemy. Torebki i kanistra. Otwarte. Komiks. Dawaj komiks do torby. Stawianie pułapek tom pierwszy, prawa roślin tom pierwszy. I dawaj jakieś, nie, na co mamy 6 czasopis, to nie. Bez przesady, dawaj go, tego gościa zaciekamy. Elegancko. Po co mam ten trup? Myśmy trupa wzięli. Jak go mam wywalić? Gdzie on jest? Jest zwłoki. Wyrzuc. Typa. I gdzie jest mój drugi? Okienko. Gdzieś upiłkłem. A, jest. U, pokazało się. Dobra, no chyba nie zdobędziemy tutaj żadnego auta. No, a gdzie torbę wrzuciliśmy? Mieliśmy coś jeszcze torbę. O właśnie. Wyposaż jako dodatkowy. O, obrączka, czasopismo, papierosy. Nie, nie, Arab. Klucz mechanika. Nie mamy klucza. Możemy wejść, ale klucza nie mamy. No i dupa, nie umiemy odpalić jeszcze przynajmniej na śrubokręt. Pyk, pyk. No i elegancko. Normalnie Daryl to by był z nas dumny. Co to jest za hipermarket? Zaraz sprawdzimy na mapie, skoro tu jest hipermarket. To powinno to być gdzieś zaznaczone.
Zobaczymy, co w tym supermarkecie się wyprawia. Jest chyba jakaś hala, a nie supermarket. Dawaj, tego gościa mi trzeba odwalić. No i poszedł sobie. No właśnie. Nie dość, że nic tutaj ciekawego nie ma. Klucze, torba, słuchawki, nic. Butelka z wodą, worek na śmieci, widelec, jakaś kuchnia, pakowanie nasion marki. Patelnię bierzemy do torby, bo się nam to sprzyda. No i jakaś łyżka też się nam przyda. Dobra, już się zaraz przyciążymy. Cały czereśni gościu. Co tutaj jeszcze mamy? Kukurydza, kotlet. Pomidory, wcinek. Warzywka. Dobra. Czekolada, sądzę, czy jest warto brać. Tam dają mu boosty do nastroju głównie. No, wodę też weźmy. Już nic tej ciekawego pewnie nie ma. Idziemy do chatki się przykimać. I pierwszy dzień z głowy. O Boże, ale mi kichło się. Jeszcze jedna mapa. Dobra. Nieźle mu to zabijanie idzie. Muszę przyznać, że... Szkoda, że tu nic nie ma. Dobra, idziemy. Prześcieradło chcę zawinąć. Jakby tam było na... O, jest, mamy i prześcieradło. I weźmiemy ręczniki, żeby się osuszyć po deszczu. Na małym skrzyżowaniu jest sklep duży. Czy tam jakaś szkoła? Nie wiem, co to było. Ta pitołówka taka. Zobaczymy. No i gdzie tu się światło świeci? Nie świeci. Chyba, że tutaj mamy zapalone.
Nie, też piszę włącz. Tutaj. Wyłącz, właśnie. Tu gdzieś było światło, jednak jedno włączone. Prześcieradło wyciągamy najpierw z plecaka, zawieź prześcieradło. Zasuń zasłony. Przyjrzyjmy sobie plecak, co mamy. Nasionka, nasionka, dobrze są w plecaku. Zapalniczka, miód, marchewka, deska. Trzeba gwoździe znaleźć, nabić deskę gwoździami. Co my z nią możemy zrobić? Nawiercić deskę. No ale to nam samo to nic nam nie daje. Ręczniki, butelka z wodą, apteczka, pusta butelka, chusteczki, jabłko, młotek, nóż kuchenny, tabletki uspokajające, pinseta. I młotek jeszcze schowamy do plecaka, zredukuje to nam trochę jednak przeciążenia. A jakbym plecak wsadził do torby, to ile nam to zredukuje? Nam to coś? Nie, a torby do plecaka też się nie da. Dobra. Apteczka jeszcze do torby. Dobra, zredukowane. Idziemy się kimnąć. Śpi. Jasne, że tak śpi, gość śpi. Co? On tak śpi? Ja myślałem, że się kładzie. Obudził się 20 po północy. No bez jaj. Ty, gościu. Niepokój i strach. Albo coś słyszy. Nie może spać. Co ja mam z tobą zrobić? Oj, typie, typie. Aha, mieliśmy mapa. Mapa Murlington, czy jak to tam? Sprawdź mapę. Czy to, no nie, to jest mapa Murlington. To jest inna mapa. No to jest mapa z oznaczeniami. Nie pisze nazwy, więc spodziewam, że to naszego miasta. Mi się wydaje, że jesteśmy tu. Tak by to właśnie wyglądało. Tu jest ten duży obiekt taki, a tu jest właśnie ta krzyżówka, główna droga. Te zielone place to są właśnie ten kawał trawy i ta chatka. To by oznaczało, że idziemy w dół do posterunku policji. No tam byśmy mogli się skitrać. To już znamy kierunek. Tu coś ma zaznaczone, ukryj Brown albo coś takiego. Ale nie mam długopisa. Jak mamy długopis, możemy sobie zaznaczać na mapach oczywiście. Może dziś będzie tutaj. Buty, kurtka, chodź po długopis, kościół. Mamy notes. Notes. No i dupa, no nie ma długopisa. Czy w kuchni? Nie ma.
To co, czytamy o zielarstwie sobie poczytajmy, nie? Czytaj. Szybko przeczytaj o tym zielarstwie, gościu. No, przeczytał komiks i mi przeszło. Jak te magazyny? No nie, tu jest już raz. Czytaj. Naucz coś tego. Dobra, przeczytane, wywalić. Komiks gdzie? Nie ma. Elektronika, gazeta. Czytaj gazetę. Jak tam nasze skille? Tu są umiejętności. Pierwsza pomoc 1, bieganie 1, celność jakiś tam 16% na 75. Konserwacja. Konserwacja, obuch. Kurde, gościu, on faktycznie jesteś co chwila głodny. No ale no nic, żarcie mamy. Dobra, kończymy na dzisiaj. Zobaczymy się jutro, na razie. A, tu są gazety. A nie, ja wywaliłem. Wyjście, to się samo dopisuje. Nara.